na miarę XXI wieku, można powiedzieć, przedszkole. Fajnie, że wykorzystaliśmy budynek zabytkowy i jak gdyby pokazujemy, że to co stare, ale sprawdzone, nadal jest dobre. I obok mamy nowy, bardzo nowoczesny budynek. I to jak gdyby możemy przenieść też na życie, tak? Że czerpiemy z wzorców dawnych, myśląc o wartościach, ale również chcemy nowych rzeczy. I tutaj, ponieważ jest to przedszkole integracyjne, mamy 4 grupy integracyjne, jedna specjalna, no to mamy również przepiękny ogród dostosowany do różnych niepełnosprawności, tak aby dzieci mogły działać tu samodzielnie, z podjazdami dla wózków. Mamy całą rzeszę specjalistów, tyflopedagoga, surdopedagoga, psychologa, neuropsychologa, surdopedagoga. Mamy terapeutę ruchowego, bo nowością oczywiście, której nie ma nigdzie tutaj w pobliżu, są wanny z hydromasażem. Tak więc dzieci, które są niepełnosprawne ruchowo, również mają tutaj no, pełny zakres możliwości, aby się rehabilitować. Warunki, jakie tutaj panują dla dzieci, są naprawdę wyśmienite. Kapital, jest wentylacja, jest ultranowoczesny sprzęt, a też chcę podkreślić, że właśnie ten plac zabaw jest również dla dzieci niepełnosprawnych, które się proszą na wózkach inwalidzkich, jak i całe przedszkole. Mamy tutaj oddziały integracyjne, w związku z tym są do dyspozycji dzieci wanny rehabilitacyjne, pokój sensoryczny, jest sala gimnastyczna do nauki rytmiki, gimnastyki, a również też zajęć teatralnych. No, jest naprawdę budynek nowoczesny, przepiękny, prawdę mówiąc, zwiedzając go, no, po prostu jestem pod wielkim, ogromnym wrażeniem. Koszt około 9 milionów złotych. Z czego miasto wyłożyło 5 milionów, trochę więcej niż 5, a pozostała kwota pochodziła z dotacji czy z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. No i dzięki temu mogliśmy tak pięknie, tak nowoczesne przedszkole stworzyć właśnie dla dzieci, a chodzi ich tu obecnie około 160, także jest to naprawdę duże, wielooddziały przedszkole.